Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum Havoc i zapomniałem kompletnie, że ja gram przecież. O, więc dziś zaczynamy... nie krainę, tylko... Jak się ten nazywał? A nie mogę teraz. Andy! Mój maleńki Andy! Płyniemy do ciebie! Szczyt za chmurami. Tak, dzisiaj robimy szczyt za chmurami i będziemy... To jest trochę taki strategiczny dosyć poziom, bym powiedział. Będziemy tutaj walczyć z, jak to dobrze ujął Globox, z wielkimi rybami. Które będą nas bądź co będzie atakować. Więc ja najpierw tutaj wszystkie kryształki pozbieram. Jakie muszę tu pozbierać. O, jakieś tutaj dziwnie położone te kryształki. Nie wiem, czy tutaj 100% w tym poziomie rozbieram, bo jest to dosyć trudne, bo nie wiem, gdzie jest. Do końca secret. To jest. O, właśnie. Tu jest. Lol. Ale co? W każdym razie, jak widzicie, po lewej stronie jest minimapka. A życie nasze jest równoznaczne z życiem statku, więc musimy jak najszybciej to wszystkie trasować. Miał być dzisiaj Metal Saga, ale stwierdziłem, że nie chce mi się kompletnie Metal Saga. Tak, Globox, tylko szkoda, że te rybki chcą nas zabić. To jest taki mały szkopuł. Ale tutaj co? Patrzcie, widziałem. Sądzę, że to jest... Nie wiem właściwie, po co tu jest. To jest chyba, nie wiem, jakiś beta leftover albo coś. No ile ryb, które chcą nas zabić. Cały czas. Zresztą. Ale dwa. To, że mam drugi ekran, bardzo mi teraz ułatwia, bo wiem przynajmniej, że się wszystko świetnie, bardzo dobrze nagrywa. O, przepraszam, więc... to było niechcący. Co? Jasne. Jeszcze stwierdziłem. Chciałem jeszcze z. Nie w full screenie jeszcze grać, ale stwierdziłem, że to już będzie zbyt takie. Taki szpan. I trochę jakby szpan tym, co ja robię z tą grą, ale już mi się nie chciało. I dla tych, co oglądają tą serię, jeżeli chcecie wiedzieć, jak się wnerwią na live'ie, to planuję robić live streama z modi Inany, bo wreszcie udało mi się tą grę uruchomić. Może w ogóle nie są rybki? Może to delfiny? Tak, delfiny. O, to jest dobre. Livestream z mody i nany, bo odkryłem, jak w tą grę uruchomić. Nie możecie pływać głębiej. Szczerze, to jest akurat mądra myśl. Dlaczego... Jak uruchomić tą grę w... Nie w pełnym ekranie, więc... Jeżeli ktoś chce widzieć, jak cierpię, to... Zapraszam na livestream z mody i nany, który odbędzie się 22 chyba. Wiecie co? A kurde. Dobra, już nie rozwalimy. Tam ogólnie jest nasz cel. Wiesz, to ja sobie jeszcze zobaczę, czy nie odpinałem jakiegoś sekretu. Co bądź... co bądź byłaby lipa. A tutaj nas te... kurde. Nie, macki od Razofa uratują od wszystkiego praktycznie. No i dobra, dajmy sobie. No i 100 pro! Dziękuję bardzo! Czy jakiś poziom bonusowy odblokowałem? 95649, chyba spokojnie to zrobimy. Ta muzyka. Ta muzyka. Dobrze, że tutaj nie ma zbytnio dużo tekstu, więc mogę spokojnie sobie tu godać, ile mi się chce. Śląsko Gwaro zawsze spoko. W końcu to są góry. Ja przecież wszystko nie mam, kur... Boże. Boże, jaką teraz głupotę powiedziałem. Ja nie mogę. Dobra, więc teraz znowu go musimy odsunąć, żeby... Kurde. Żeby zdobyć czerwoną puszkę, bo czerwona puszka działa na niego jak na... bramy, czyli że po prostu go rozwala. Dobra, więc od niego odejdziemy i myk! Odnawiamy sobie życie. No i teraz najgorsza część dla speedrunnerów mniej więcej też, czyli
wszystkie te kule śnieżne. To jest po prostu pain in the ass, bo gdy stracicie no właśnie czerwoną puszkę, jesteście po prostu wypłacani. A jako, że chcę wszystkie kryształki tutaj zdobyć, to jestem w kompletnej kurce. Dobrze, że przynajmniej mamy niektóre rzeczy, żeby się osłonić kompletnie. No nie, no nie. Ja nie mogę, jaki typ. Najgorsze jest to, że te kule śnieżne go osłaniają. Dobra, jest, świetnie. Teraz możemy spokojnie sobie tego użyć. Możemy tu oczywiście... Właściwie nie pomyślałem o tym, żeby skakać. Nigdy nie pomyślałem o tym, żeby skakać tutaj. I myk! Przedostatnia klatka przed następnym upgrade'em życia. Spoko. No i oni właśnie... Oni właśnie zatrzymali tą lawinę całą i daj nam, jak widzicie, puszkę. A masz z butem. Myk. 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 Słuchajcie, tu jest sposób na ominięcie tego wszystkiego. Ale to zaraz. Ach, uroki hakowania gry, żeby była w HD. No więc teraz się zaczyna taka walka z pseudobossem, tak jak to było na pustyni Knarenów. Lecz... No nie. Tylko, że oni tym razem współpracują, ale jeden ze speedrunnerów odkrył sposób, jak to pominąć wszystko. Ja to postaram się zrobić właściwie teraz. W sumie już wszystko mam, co mi potrzebne. No i tyle właściwie. Mogę ich praktycznie pominąć teraz. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę ich równie dobrze tak pokonać. A nie mogę. No, nic mi nie mogą zrobić. Ale wiesz co? Dla po prostu mojego spokoju ducha zrobię to. Bo w końcu robię let's play. A na let's play nie mogę takich rzeczy pomijać. Nic to nie wnosi do fabuły, ale ciągle to jest część, którą każdy musi przejść, a ja przecież... A przecież jako robienie let's playa to pokazuje się, jak trzeba coś przejść, bo to jest taki jakby... Let's play to jest ogólnie taki poradnik z przechodzeniem, tylko że komentarz jeszcze autora filmu jest. Właśnie ja tak odbieram definicję let's playa. Z tego co widzę, to chyba to tak działa, że prawa strona ekranu to jest jeszcze normalna, chociaż rzadko, a lewa... Nie wiem, już nie jest sam. Dobra, nie będę korzystał z tego helikopterka, bo jest mi kompletnie niepotrzebny, tylko mogę sobie zrobić tak. Ale w każdym razie macie poradnik dla tych, co chcą spróbować się speedrunnerstwem Raymana trójki, że jest coś takiego możliwego. Jaka ogólnie jeszcze mała ciekawostka? Jeszcze jest możliwe... Co? Że... Chyba... Rekord świata w tej grze, w speedrunowaniu, to jest chyba godzina i 40 minut. Coś koło tego. Dobra. Myk. Kurde, nie chciałem tego zrobić. Dobra. Tego rozwalimy. Tu. 15 piosenka. Jingle. No. No, dlaczego to czeka? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego to czeka, aż mi się ta cała kompletnie rakieta wykończy? Nie rozumiem tego. Ja czy mogę tutaj też tak zgliczyć? Nie. To się nie ma. Nie ma tak dobrze. Chociaż... Boże.
Mogę tak po prostu zrobić. Już. Jest jeszcze jakiś tak zwany, że szybszy, że wyższy skok, że w sensie jak jeszcze lecicie do góry, o, właśnie musicie helikopterek i wtedy Rayman troszeczkę wyżej skacze, ale to troszeczkę to w speedrunnerach to troszeczkę może być i cały wasz run pójdzie się chrzanić, a to troszeczkę też wam może dupsko uratować czasami. Więc jeżeli robicie speedruny i nie boicie się o takie troszeczkę, to polecam zobaczyć sobie kiedyś na takich profesjonalistów w speedrunach, zobaczyć sobie, co takie troszeczkę może wam uratować pupsko. Może wam uratować czas i w ogóle. A przynajmniej będziecie mogli się czegoś nauczyć jeszcze. Ja właśnie tylko z oglądania speedrunów nauczyłem się M-speeda. Sonicu. Dobra, tego rozwalimy. Dodamy sobie życie. I tutaj od razu te kryształy zdobędę. Tak, wiem, że to trzeba z kostiumem tu przyjść, ale... Ale ja sobie chcę tak od razu. To jest taki mój kaprys. Szkoda tylko, że ta muzyka się tak nieładnie zapętla, że ona się tak wycisza i... od nowa zaczyna grać. To jest jedyny minus całej tej muzyki. W ogóle chyba już to mówiłem, że dzisiaj miał być Metal Slug, ale odechciało mi się kompletnie go nagrywać. To jest właśnie problem z tą serią, że ona jest długa i ewentualnie... I ewentualnie już muszę przerywać kompletnie. Po prostu już z Metal Slugiem tak mam, że chcę od razu całą grę na odcinku przejść, a... No niestety musiał później bawić się w edycję i po prostu wyedytować wszystko, żeby jednak to nie było przez cały ten odcinek, tylko nie przez cały, było proste. Dobra, dostaliśmy trochę punkcików, tego gościa rozwalimy, bo nikt go nie lubi. Okej, tutaj wchodzimy. Dobra, to już jest nasze. Dzisiaj chyba nie da zgliczować w żaden sposób, chociaż... Nie wiem, wydaje mi się, że Rayman tutaj strasznie wysoko. Dobra, Rayman tutaj się nie bawi w grymas, tylko o przeżycie. Jakkolwiek. Dobra, tu myk. To tyle? Ale jaja. Żebyś wiedział. Dobra, dostajemy dwa żyćka. To była tylko dywersja. Znaczy nie, jak dywersja, co chodzi. Dobra, i uwalniamy Tinsinów. No i dostajemy upgrade życia. No, co nam powiesz? Nie znam, nie powiesz. No dobra. Nie chcesz gadać, to nie. Ten texturing. To robienie tekstur po prostu. No i dobra, teraz możemy już się tutaj wrócić kompletnie. Taki trochę backtracking, ale dobra. No i myk. Pyk, 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 pyk. Bądź co, bądź chciałbym tutaj... co? Zobaczcie jego, trochę się tutaj zgliczało, ale dobra. No i... Tak się właśnie robi. Tak, wiem, że nie będę miał... No właśnie, 75%. Albo coś pominąłem, jakiś sekret, albo to przez to, że tych kryształów nie zebrałem. Za pomocą kostiumu. To też może być. No i dobra, teraz tutaj jest ten gościu. No właśnie, to jest jedna z takich rzeczy, gdzie zabijemy tego gościa, nawet nie zabijąc szamana. To jest dziwne, ale... No weź, kurde, gościu. O, i znowu.
No to jest takie proste, proste, że po prostu... Dobra. Ale to jest właśnie taka, taki trik speedrunerski, że po prostu uderzacie najpierw w to, żeby on się pojawił, uderzacie go i później znowu w to. W to, co on chroni, rzecz jasna. Dobra. Dobra, więc... Więc tak, cały ten poziom polega na tym, że musimy przegonić Globoxa i być lepszym od niego. Właśnie to próbuję robić. Co nie jest dosyć proste, bo we wszystkich takich grach snowboardowych ja po prostu jestem miękki paluszek, ale no postaram się tutaj komentować jednocześnie i spróbuję nie lamić. Znaczy mogę to jakoś przyspieszyć? Szczerze, ludzie, to ja nawet tutaj nie mogę nic robić, praktycznie tylko sterować. I ewentualnie wywijać jakieś kombosy. Dobra. Nie wiem, czy tu jakoś coś mogę robić. Nie mogę tu jakoś skakać, ale niezbyt to działa chyba. Ja już się staram przed tym Globoxem tu dotrzeć, tylko że to jest strasznie trudne i chyba będę musiał niestety. Niestety chyba mi się nie uda. Jeszcze mam jakieś szanse na końcówce, ale to niezbyt mi się wydaje, żeby mi się udało. W ogóle. Spróbuję. Tylko że jakoś Rayman nie wiem czemu, ale strasznie mi się zatrzymuje. Co może być tego winą? Czuję nadchodzące déjà vu. Ja również, mój kompadre. Ja również. Niestety nie wiem, czy to jest wina mojego pada, czy co, że Rayman mi tak zwalnia strasznie. No ale cóż. Jak widzicie, Rayman się zatrzymał w klatce animacji, co jest śmieszne. Zmarzłem na kości. Dobra, w ogóle jak ty się to zrobił? Trzeba być takim Januszem, żeby coś takiego zrobić, że ja nie mogę. Nie wyobrażam się, że jest żadnych Janów czy coś. Jan to całkiem spokoi mnie. Ale po prostu tak mi się już przyjęło. W ogóle to jest fajne, że to jest taki pseudo dźwięk surround, że wiecie, gdzie on mniej więcej jest za wam, jeżeli na przykład gracie na słuchawkach. A co ja teraz robię i ogólnie polecam wam grać, wiemy na trójkę na słuchawkach. Mniej więcej po to, żeby wiedzieć, gdzie przeciwnicy są bez waszego pola widzenia. To jest całkiem spoko nawet ćwiczenie na słuch, bo dzięki temu wyćwiczacie sobie słuch. I dzięki temu wiecie, gdzie, co i jak jest bez użycia właśnie waszych oczu. Oj, czyli no, tutaj skakać, tylko że tu trzeba bardzo wyczuć moment. No właśnie, no. No i pupsko. Jak mi teraz wyprzedzi Globox, to mnie szlak trafi. Ja chyba jestem już zbyt daleko, żeby mnie wyprzedził. Chyba. No cóż, no nie będzie tutaj 100% na pewno. Czyli już wiem, że na pewno tego sekretu na końcu gry nie uda mi się odblokować. No cóż, może jakiś 100% save po prostu ściągnę albo spróbuję jeszcze w tym poziomie. Nie, ja chyba po prostu popróbuję i tyle. Kilka razy popróbuję, może mi się uda. Całą grę na 100% przejść i wam pokażę ten sekret. No i dobra, wygraliśmy. Nie ma szans, żeby go Globox nas dogonił. No i to da.
No i zaczynamy poziom. Andy, gdzie... Kwatera Mrokslumu. Tu jest, czuję to. Co poradzę, też... że polubiłem maluszka? No niby nie, no co poradzisz, nic nie poradzisz. Dzień dobry. Za chwilę wejdziemy do głównej siedziby Mrokslumów. Temperatura na zewnątrz minus 61 stopni. Temperatura wewnątrz 98,6 i nadal rośnie. A, ale ta pani ma miły głos. Jakby co, nie powiedziałby mnie. Globox. Według dwójki to ty masz żonę i dzieci. Szczerze powiedziawszy, no... Nie no. Króliki przecież. W królikach są dzieci Globoxa, ale... Jak one wyglądają, to ja pierdzielę. Najgorszy wierszyk, jaki w moim całym życiu słyszałem. No, Globok znika. Dobra, włączamy ten moszt. Tadeusz, nie wiem, ktoś. To za ludzi, którzy widzieli mój special z okazji 100 subów, ten masza mój. Dobra, easy. Przełączników. Zajmę się lewym. Kooperacja lewy hard. Dobra, dobra. Tu zauważyłem tego gościa. Wcześniej go nie zauważyłem. Czy ja tu... O! Czyli jeszcze będę musiał wrócić po tym rakietę. Dobra, i tu jest secret. To już nie będę musiał dokrywać. Bo pewnie... Na pewno sobie nie pomyśleliście, że ja tu bez... Nieprzypadkowo przyszedłem. A dobra, tutaj jest parę klejnotów. Tak powinien tutaj przejść prawdopodobnie z tą naszą puszką. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale powiedzmy. Ale no cóż, z rympam paliłem. I dobra. Gdzie ja idę w ogóle? Chcę tamtą klatkę rozwalić. Jeszcze chwileczkę, przepani! Kurczę, Rayman, ty weź się no pospiesz. No kurde. Dobra, jakoś inaczej to trzeba wymyślić. Kurde. Jeszcze raz. Teraz się udało, serio. No szybko! Kobitka czeka! Masz żonę i dzieci, tylko przypominam. Dobra, mam zielony kryształ. Lecimy. Nie wiem, czy z tym poziom w ogóle zdążymy w tym odcinku. Nie mówiłem? Zrobić, ale postaram się. Globok strzyni. Dostawienia się na recepcji. Globok jeszcze. Nie no kurczę, no to ma być powitanie. Globok jeszcze nic nie widzieliście, już się boisz. To już jest patola. No i teraz zobaczcie, jaka hamba. Ej, to nie fair! Pomaga mu czarnoksiężnik! Już tak uważam, ale aczkolwiek sądzę, że dałoby się to pominąć. Nie wiem, dobra. Więc musimy tutaj wejść. Kurde, myślałem, że to zliczuję. Ale dobra. Za chwilę wejdziemy do magazynu. No i odstrzelił mu w głowę, serio. Nasze militarne jednostki testują broń wytrwale i zapamiętale. I masz włosy w gale. No nie. Dobra, ja tu zrobię taki Lokon. Lokon Technology, you know what I mean. Nie no, ludzie, którzy już oglądają mój kanał od jakiegoś czasu, powinni chyba wiedzieć, co to jest Lokon Technology. Dobra. Ha, easy. Bardzo proste. Szczerze, jakbym mały i nie wiedziałem o tym sekrecie, cały czas się zastanawiam, po jakiego grzyba nam tak puszka tutaj. Dobra. Ja w ogóle ja mam taką teorię, dlaczego ta puszka wiatru tak
skurcza wszystkich, bo to jest taka kreskówkowa rzecz, że... Znaczy nie wiem, czy to w ogóle nie jest nawet oparcie na prawdzie, że... Jeżeli po prostu wybierzecie coś, to czasami się tak zdarza, że jak źle wybraliście, to... Po prostu było to coś... no skurczone po prostu i... Jako iż mroklumy składają się w większości ze szmatek, bo to co jest w nich to jest po prostu mucha, która zajmuje... Nie wiem... Z 5 cm sześciennych? No może coś w tym stylu 5 cm sześciennych? Więc no cóż... Tutaj coś... No oczywiście... Kurde, zarąbałem... Ej lol... Mogę sobie tutaj wrócić... Ale bek... No ten odcinek troszeczkę będzie dłuższy, bo muszę dojść do checkpointa, ale cóż, obiecałem, że będą dwa odcinki, to znaczy nie wiem jak się wyrobię z tym, że dzisiaj nie będzie odcinków i nagrywam to tylko po to, żeby jutro to przesłać, ale dobra. Oczywiście tam sobie wrócimy. Te klejnoty, kryształy, zwał jak zwał. I tak tylko rozróżniam rubiny. Szmaragdy, diamenty i szafir. Jeszcze. Ich troje. Był kiedyś jakiś... No. Serial telewizyjny. Szkoda, że nie było tutaj... Informuje, że Leptys znajduje się obecnie w zasięgu wzroku. Leptys. No dobra, to jest jedna z tych rzeczy, która mnie najbardziej wnerwiała w Remie Trójce. Najbardziej wnerwiająca mnie minigierka. W przewodach wentylacyjnych stwierdzono obecność ciem, zresztą mniejsza. Mówi się ciem, dobrze powiedziałaś dziewczyna. Ćmów. Mnie rozwaliło. Niesamowity glut, proszony o stawienie się na recepcję. Niesamowity glut, proszony o stawienie się na recepcję. No serio, w tym głosie jest tyle... Taki jest on przepełniony takim seksapilem, że ja nie mogę. Ja nie wiem jak to w ogóle weszło do gry dla dzieci. Dobra, i teraz zaraz tego czarnoksiężnika rozwalimy. Nie, przepraszam, my go nie rozumiem. My go... gnieciemy błotem. Wiesz co, ja go chcę załatwić z klasą. Nie spalę go w tej lawie, co trzeba zrobić, tylko... Ja po prostu rozwalę. No i... wtedymy. O, czyli nie taki długi ten odcinek wyjdzie. Tak z pół godziny mniej więcej. Myk! No i dobra. Za chwilę rozpoczniemy zwiedzanie. Fajnie! Zapoznamy tę panią! Zauważyliście to? LOL! Uwaga! Nadchodzę! Nie wiem, czy to jest jakiś glitch, ale no, jeżeli nie zauważyliście to... Rayman mówił wtedy, kiedy nie jego fragmenty w ogóle głosowe. Było odtwarzane. O. Nie wiem, czy ja to teraz odkryłem, czy już to było dawno odkryte, ale no nieźle. W każdym razie ja o tym nie wiedziałem. Lol. Nie no, to jest ciekawe. Akurat. Może po prostu programiści zamiast... Przecież nie, to byłoby bez sensu. Przez chwilę myślałem, że programiści mogli sobie tak pomyśleć, że fajnie by było, gdyby Rayman to wszystko mówił, żeby się męczyć razem z Globoxem i innymi sprawami, ale dobra. Prawie równe pół godziny, 69%, no nieźle. A 69, no w końcu Globox to ta kobitka, no. Boże. Ale dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.